Do pracy się udaje na ten moment odbywać karę ograniczenia wolności. Posłany przez pana Stanisława z Tarnowa Podgórnego, z zakładu komunalnego, do księdza Adama, proboszcza w Lusówku, który ostatnie dni pracowałem na budowie modernistycznej, no, kościoła niebożego, ludu bożego, tak, dla nowej mszy. Mogę to czynić tylko i wyłącznie ze względu, że odbywam karę. Normalnie bym tam nie poszedł. I że jestem zobowiązany dobrem okazywać dobro księdzu Adamowi, który powiedział, bo nie chcę, żeby ksiądz poszedł do więzienia. Ale każda moja praca tamte, kiedy ksiądz czy zaprasza księże, zapraszam na kawę, jest obowiązkiem powiedzenia księże nie. Dlatego, że jeżeli pójdę z księdzem Adamem na kawę i z innymi mężczyznami, którzy tam pracują, jestem zobowiązany im powiedzieć, ludzie kochani, wy dzisiaj się tutaj robotą ze ksiądz Adam, robotą się tu ksiądz zajmuje. Fizycznie pracuje ksiądz Adam. Pierwsze, że pracuje ksiądz dla nowej mszy, która będzie wychować takich bezbożników jak Marta Woźnicka, nikogo innego. I ksiądz dokładnie, jeśli jeszcze o tym nie wie, to czuje, księże Adamie. Ale co ważne jest, będę musiał powiedzieć, jak się spotkamy na kawie, że my nie podzielamy wiary. Ja tutaj pracuję, bo jestem, bo karę odbywam. Nigdy bym dzisiaj nie budował, nie stanął do nowej mszy, a ksiądz staje. I to jest grzech. Posłuchajcie tego śmiesznego proboszcza tutaj spod Poznania, księdza Daniela Wachowiaka, jak będzie do was mówił. W przypadku biskupa Kupnego i innych, dotyczące wypowiedzi dzisiaj aborcji, ale wcześniejsze z przeszłości, że Kościół zawiódł. Kościół zawiódł! Kościół, oblubienica Chrystusa, ciało z Chrystusa, który jest czysty, święty, niepokalany, Kościół nie zawiódł. Ludzie! Tacy jak jeden każą wierzyć, że papież, biskup, będzie i proboszcz. Ksiądz zawodzi, ksiądz Daniel, że ludzi okłamuje. Nie ma nawet tej mądrości, którą pan Mysior ma jako świecki. I do tego duszpasterskie chwyty, informować o wygranych, o jakichś tam eliminacjach chłopców. Myślałem, że to jakieś ważne rozgrywki ministrantów, a to rozgrywki w piłkę nożną. Oczywiście dla chłopców ważne. Ale co to można być piłkarzem i ręką strzelić bramkę, albo kogoś kopnąć i mu nogę złamać w ramach zasad nie fair play? Cóż tu świętować? Ale jest okazja powiedzieć, jak ktoś chce wesprzeć, niech wesprze, więc kasa jest. Chwyty duszpasterskie. Wy się może na nich nie wyznajecie, ale jak z daleka czuję je, o co tu idzie. I taki hochsztapler będzie mówić, że Kościół zawiódł, Kościół nie zawodzi, nigdy cię nie zawiedzie, Kościół nieomylny jest. Zawodzą ludzie. Hierarcha kościelny zawiedzie. Syn zawiedzie, córka zawiedzie, ja zawiodę, ale Bóg, ale Kościół nie, prowadzi nas pewną drogą zbawienia i to nie jest droga zbawienia, którą wybiera droga Marta, twoja wnuczka, mamo, dlatego nie ma się tu czym cieszyć, ale nie wystarczy samo, nie ma się tu czym cieszyć, trzeba o tym dać świadectwo dziewczynie i najlepiej zdążyć przed 28 kwietnia, bo inaczej to zdrada Chrystusa jest. Jeśli takich rzeczy jeszcze nie rozumiecie i przychodzicie, ksiądz wam będzie czytał po 3 wyroki. Na niego idą. Na mszy tu jesteście, ale nie chcecie robić tak, jak ksiądz robi. Powiedzieć słowo wtedy, kiedy ono jest do powiedzenia temu, komu trzeba, choćby konsekwencje tego były. Jakie? Nie chcę znać cię. Bo takie są konsekwencje, czcigodna mamo. Jeśli taki list, takie słowo napiszesz, nie będą cię chcieli znać. Twój syn i ta Marta też, i jej mamusia, i teściowa, i kto tam by nie był, nie będą cię chcieli znać. A wy tak nie chcecie. Wy chcecie kupczyć,
u jednych i u drugich, u swoich dzieci, u księdza. A jak Pan Jezus na to patrzy?